Okej, czułem. Słuchajcie, w związku z pytaniami dzisiaj zaprezentujemy jedną z opcji, jedną z możliwości, jak zakończyć szybko walkę w sytuacji bardzo kryzysowej, szczególnie w chwili, kiedy jesteśmy na przykład z kimś bliskim albo z rodziną i negocjacja kryzysowa już nie zadziałała i będziemy korzystali z czegoś, co mamy w rękach. To może być kubotan, to może być tactical pen. Ja w tej chwili będę używał rękojeści mojego Benchmade'a, czyli będziemy wykorzystywali tą część noża, tak? Czyli to będzie uderzenie bezpośrednie z punktu A do punktu B w sytuacji zaczepki. Mówimy też o dystansie, w którym się znaleźliśmy. Jeżeli jesteśmy w stanie trzymać ręce wysoko, nie dopuszczać do konkretnej sytuacji, byłoby fajnie, ale już ktoś przekroczył te moje granice, być może sięga po coś albo zapowiada się coś naprawdę grubszego, tak? Ja będę trzymał jedną rękę w kieszeni, będę kontrolował dystans, stojąc mniej więcej w wygodnej pozycji, ale już jesteśmy po całej negocjacji kryzysowej. Więc ja go uprzedzałem, jest w odległości troszeczkę dalszej niż ręka, w pewnym momencie będzie ruszał w moim kierunku. Więc ja nie chciałem, żeby nic się działo, on wykonuje jakiś ruch w moim kierunku. Bam. W tej chwili to jest strzał, który poszedł w jego oko. To było uderzenie bezpośrednie z punktu A do punktu B. Jeżeli chodzi o uderzenie młotem tego typu, nie jest aż tak silne, bo wolę uderzać w ten sposób albo w ten. Natomiast uderzenie takim sprzętem kończy walkę w sekundę. Nawet jeżeli go trafię w czoło, mam od 2 sekund do godziny, anim on się otknie. Pokażę to jeszcze raz. Ręka była w górze, mówię spokojnie, proszę cię, nie zbliżaj się. On się tak zbliża, to jest uderzenie. Finito. Dzięki.